Siemanko, witam was bardzo serdecznie, panie i panowie, w kolejnym materiale na tym kanale z farminga. Oczywiście, jak widzicie, dziewiętnastki na naszej farmie The Pacific Northwest? Tak, The Pacific Northwest, dokładnie tak. Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie. Działamy sobie dzisiaj ze żniwami, jak dobrze wiecie. Znaczy, działamy ze żniwami. To zbyt dużo powiedziane, bo my będziemy tak naprawdę tutaj pracownika głównie puszczali, a wszystko pozostałe jak gdyby będzie się działo bez naszego udziału, poza odbiorem zboża. Tak więc no, ogólnie są żniwa, ale my, jak widzicie zresztą, będziemy działali sobie z misjami. Jest ich od cholery. Tak więc będziemy sobie z tym działali. No tylko, że będziemy musieli sporo jeździć po środek chwastobójczy. Jak widzieliście właśnie przed chwilą na załączonym obrazku, co wam jeszcze raz pokażę teraz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć misji do ukończenia. Tak więc no jest tego trochę, nie oszukujmy się. Tak, składam, bo tutaj nie jest szansa, że nie będziemy mieli się jak zmieścić między drzewami, tak więc wolę to zrobić. Na pewno byśmy się tu nie zmieścili. Nie mam możliwości takiej nawet. Więc się złożyliśmy. Dobra, a nie, czekajcie. Nawożenie, opryskiwanie. Opryskiwanie jest tylko tam, dobra. Tak, znowu bym to zrobił, ale nie zrobiłem tego. Mam was. Tyle, że po prostu pojechałem nie tam, gdzie trzeba. No ale dobra, trudno. Pojedziemy sobie na tą dwójkę. Tam sobie opryskamy do końca, a te wszystkie pozostałe pola będziemy musieli nawozić. I to dobrze w sumie dla nas, ze względu na to, że jak wiecie, mamy znacznie większy rozrzutnik nawozu, aniżeli opryskiwacz. Aczkolwiek do opryskiwacza też moglibyśmy w sumie zalać nawóz i robić dwa na raz, dwie misje na raz. Nie byłoby to wcale głupim pomysłem, aczkolwiek musiałbym specjalnie jechać na gospodarkę, w sensie na sklep, bo wydaje mi się, że na gospodarce nie mamy nawozu płynnego. No, fajnie to sobie teraz zrobiłem, bo tutaj chyba nigdzie nie skręcę na to pole. Wręcz na pewno. No dobra, trudno, musimy zawrócić. Aj, kurde. No widzicie, jak to się tutaj kurcze dzieje? Dobra, trudno, jedziemy przez tory. Najwyżej nas ciapą złapie za tyłek. W sensie, wiecie, no, mało ważne. Może w nas uderzyć po prostu w najmniej spodziewanej chwili. Dobra, rozkłada się, dobra. Mamy tą misję tutaj do dokończenia, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku stąd sobie uciekliśmy w trakcie, bo było do dokończenia nasze pole. No i oczywiście je ukończyliśmy, dzięki temu mamy właśnie teraz żniwa, które sobie tam powolutku będą leciały, więc bardzo dobrze, bo będziemy mieli podwójny zarobek. A z tych misji tutaj naprawdę jest kawał siana do zdobycia, bo 10, 15, o panie, kurde, prawie 20 koła. Przypominam, że my teraz już 10 tak naprawdę zdobyliśmy, jak ukończymy tą misję, bo tamtą za 5 koła zrobiłem sobie właśnie między nagraniami, jak nam zboże rosło, a tutaj po prostu mamy teraz no te 3000, które jeszcze musimy dokończyć, zbierać, tak to nazwijmy, no i później pozostaje, a zresztą, po co ja tutaj wam gadam o tym, jak my możemy robić dwie rzeczy naraz, panie i panowie, przecież ja jestem majster od tutaj logistyki, a ja tutaj nie potrafię logistycznie tego zaplanować. Aha, to był silnik z klasa, a nie z case'a. No, jedź, panie i panowie, jedźmy. Gdzie mamy pola do opryskania? Mamy dziesiątkę chociażby do opryskania. No dobra, najbliżej, no to sobie lecimy od razu. Dziesiąteczkę będziemy opryskiwali. No ten pracownik jak nam powie, że już skończył, no to skończył po prostu, no i tyle. I po niego najwyżej podejdziemy. No i oczywiście co najważniejsze, odbierzemy kasę za niego. Bo to nie może być tak, że wiecie, pracownik odbiera za was kasę. No bo to no nie możecie sobie na to pozwolić po prostu. Bo to wiecie, różnie później po prostu bywa. Tu zabraknie paru groszy, tu zabraknie parę groszy, szefunciu, daj no, bo mam trudną sytuację, a tu nie ma, tu gospodarka musi się rozwijać, nie ma to tamto, panie i panowie, trzeba troszkę przyżyłować innym, żebyśmy sami mieli dobrze. O, tak wam tu powiem.
Będziemy tutaj pruli, działali, robili wszystko, co tylko się da, aby tylko po prostu zgarnąć troszkę hajsu. I tak musi być po prostu. Musimy na tym zarobić, musimy to jak najszybciej naszą gospodarę rozwinąć, bo na chwilę obecną powiem wam, że to jest odcinek nasty. Nie powiem dokładnie który, ale nasty na pewno. No i w sumie to do tej pory niewiele zrobiliśmy, jeśli chodzi o rozwój, a przypominam, że gramy na poziomie gospodarczym, trudności gospodarczych łatwym. Czyli teoretycznie powinno iść to no, najszybciej, jak się tylko da, ale no widzicie, wygląda to tak, jak wygląda. Ja też dużo nie gram pomiędzy odcinkami, ponieważ chciałbym, żebyście jednak większość gry mieli po prostu na swoich ekranach, tak? Czyli żebyście po prostu większość gry widzieli. Tak więc, tak wiem, mogę robić timelapsy i na pewno one będą się pojawiały, aczkolwiek muszę też pewną rzecz zrobić, żeby te timelapsy się pojawiały, więc potrzebuję chwili po prostu, żeby móc je tak regularnie troszkę wrzucać. No i dzięki temu też troszkę jednak ta praca przyspieszy, bo będzie więcej się na tych odcinkach działo, nie będzie aż takich małych przeskoków pomiędzy odcinkami, czyli na zasadzie tak naprawdę jest jedno po drugim. No teraz trochę porobiłem pomiędzy tym a poprzednim, ale wiecie, o co chodzi. Na polu numer 2 został zrealizowany, no to dobra, elegancko. No to panie pracowniku, odbieramy za ciebie nagrodę 3000, dzięki bardzo za przyjemną pracę. Tutaj mamy jeszcze nieukończone, ale jest już, jesteśmy już bardzo blisko, 97, 8, 9, no i 100, odbierz elegancko, czyli nie musimy już dalej pryskać się, dobrze. No to teraz gdzie lecimy? Na 14, 16 i... A, czwórka tu jeszcze jest, to może na czwórkę najpierw polećmy sobie, bo jest najbliżej zdecydowanie. Na czwórkę będziemy pewnie mogli wjechać gdzieś od tamtej strony, tak więc musimy tu pojechać drogą. Tak, tam nie będzie zablokowanego płotem, tak jak było to tutaj zrobione, jak pamiętacie doskonale sprzed paru odcinków. Więc ustawimy sobie tutaj pracownika. Myślę, że jelonkiem w międzyczasie sobie zjedziemy. O, to chciałem powiedzieć. Czasami mam tak, że się naprawdę blokuję na tym, co chcę powiedzieć i wygląda to tak, jak wygląda, no ale dobra. Pracownik działa, jelonek, proszę bardzo, odpalamy silnik, podnosimy tutaj, w sensie składamy łopryskiwacz i jadymy na gospodarę, co by tam sobie stał. Tak jak mówiłem, nie mam na gospodarce płynnego środka do nawożenia, płynnego nawozu, może szybciej będzie, więc nie ustawimy tego tutaj jelonka również do roboty na polach, na pewno by się to przydało, ale za to podstawimy sobie dzięki niemu przyczepkę do naszego, a czekajcie, bo to nie tutaj, bo to bym za bardzo, właśnie, porowie już rozpoznaje, gdzie jest kierunek do naszej gospodarki, tak więc coś to znaczy. Czekajcie, to jest chyba najpłycej, tak żeby sobie, no, fajnie, jelonek niestety nie potrafi tak skakać jak, no, jelonek to nawet nie potrafi wyjechać z tego rowu, więc musimy teraz sobie po prostu jechać rowem i gdzieś tam będzie troszkę bardziej płasko to wyjechać. Myślę, że będzie tutaj bardziej płasko dosłownie za moment, czyli tutaj właśnie, dawaj, dobrze. Dobrze, jelonek. Jedziemy po przyczepkę, podstawimy pod klasa naszego, bo no jak wiecie doskonale, tam sobie działa pracownik i kosi naszego rzepaka. Właśnie, a propos rzepaka, może sprawdzimy sobie cenę przy okazji. 2200 i spada, kurde, niedobrze troszkę, że ta cena spada. Bo taka 2200 to jest naprawdę dobra cena i moglibyśmy za nią sprzedać. No chyba, że w sumie będziemy na bieżąco od razu sprzedawali, bo jest to również jakieś rozwiązanie, żeby nie trzymać tego i żeby nie czekać później nie wiadomo ile na dobrą cenę rzepaku, moglibyśmy w sumie to od razu robić. To nie byłoby głupie, bo 2200 to jest naprawdę dobra cena moim zdaniem, a bez sensu jest później czekanie, no bo będziemy mieli po prostu od razu hajs, który będziemy mogli wykorzystać. Oczywiście nie będziemy musieli, ale będziemy mogli wykorzystać. Tak więc uważam, że jest to no całkiem rozsądne rozwiązanie. Tylko będziemy musieli sobie zaraz tutaj pracownika zwolnić, wysypać się sami,
ze względu na to, że no wiecie, żebyśmy tutaj nie musieli kombinować i jeździć jakoś dziko po polu. Zrobimy to po prostu sami. Tutaj pracownik ładnie zaraz nam przyniesie ładny zysk, myślę, bo to jest za 5000 kontrakt, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry. 23 jeszcze jest do nawożenia. To też jest pole u góry, więc przyjmiemy sobie ten kontrakt, myślę, że na pewno na spokojnie. Jakiś taki w ogóle duży kontrakt jest, gdzie bym mógł zbiór plonów, 32 pole, 16 tysięcy. Ej, może weźmy, pożyczmy te, brak miejsca na pojazdy kontraktowe. A, dobra. Dobra, nieważne, miałem pracownika zwolnić, czyli nie przyjmiemy sobie, bo chciałem po prostu to zrobić też w międzyczasie po prostu, żeby sobie jeździł, ale w sumie z drugiej strony tak sobie uświadomiłem, że to dobrze, bo mógłbym znowu przyjąć to pole, to samo by było, 32, nie, to nie byłoby to samo, ale podobne i znowu mogłoby się okazać, że nagle mi się misja nie zapisze, pomimo tego, że zakończyłem raz sesję, w sensie miałem misję, zapisałem, wyłączyłem grę całkowicie i po wejściu była misja, kontynuacja misji, więc nie wiem, co się wtedy stało, kiedy straciliśmy tą misję na 33, no ale coś się widocznie stało, nie będziemy do tego teraz powracali, bo jest to bezsensowne, stało się to już bardzo, bardzo dawno temu, tak więc nie ma absolutnie sensu do tego wracać. Dobra, mamy rzepak tutaj wysypany, więc naprawdę elegancko. Home'em sobie wyłączymy póki co syrenę, bo jest ona absolutnie niepotrzebna. Oczywiście chodzi o sygnalizator świetlny, żeby nie było. Dobra, tu pracownik nam nie dokończył za bardzo tej misji, ale nie będziemy się na niego obrażać, bo i tak zrobił tutaj naprawdę sporo. Łopanie, ale słońce, bo to takie poranne słoneczko, to aż oślepia i jest mgła i w ogóle, tak więc tak to wygląda. 23, 14, no to już takie naprawdę niewielkie te pola pozostały, jak mam być szczery. Więc myślę, że naprawdę całkiem przyjemnie. Trójka, a trójka jest gdzie? U góry gdzieś. Trójka jeszcze została, to trójka jest dobrym, dużym polem. Ale te trzy myślę, że w miarę sprawnie nam pójdą, a tamto jedno, no to będzie taka wisienka na torcie tak naprawdę. Dobra, ukończone, więc możemy sobie oczywiście kasę odebrać. Mamy 75 tysięcy. Naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny wynik, bo mieliśmy chyba 63 na początku tego filmu. Jeśli dobrze pamiętam, bo tam jeszcze w międzyczasie kupowałem nawóz, w sensie oprysk na chwasty, tak więc troszkę tam jeszcze uciekło od poprzedniego odcinka. Plus jeszcze była oczywiście noc, więc wiadomo, wszystkie koszty pracowników, najmu, bo przypominam, że mieliśmy wynajętą przyczepę, żeby przywieźć nawozy do gospodarkę, na gospodarkę też było wynajmowana, więc też tam jakieś koszty były. No ale na szczęście nie były one jakieś super duże, super duże. I no, wygląda na chwilę obecną nasz budżet. Myślę, że całkiem zadowalająco. Nie ma jakiejś wielkiej tragedii. 75 tysięcy. Ja sobie tak myślę, czy nie wypożyczylibyśmy na kolejne tutaj sianie, kolejny okres przygotowawczy pola, jakiejś maszyny po prostu, czytajcie, jakiegoś ciągnika, troszkę mocniejszego aniżeli te, które mamy, większego pługu, w sensie kultywatora, bo no, może nam to zdecydowanie usprawnić robotę, a nie oszukujmy się, że jest to nam potrzebne, żeby po prostu tego hajsu naprawdę w miarę szybko pozbierać, bo chciałbym jednak ten rozwój troszkę ruszyć, a na chwilę obecną jest to po prostu ze względu braku finansów no niemożliwe, tak więc myślę, że byłoby to całkiem w sumie mądre rozwiązanie, żeby pójść w najem, może nie długoterminowy, a raczej krótko, ale po prostu, żeby to zrobić i usprawnić tą robotę, bo kultywowanie samo w sobie jest dosyć długie na naszej gospodarce. W sumie kultywator moglibyśmy może już kupić, a ciągnik ewentualnie sobie wynająć, bo na ciągnik raczej nas nie będzie stać jakiś większy, ale myślę, że byłoby nas stać na właśnie kultywator, co byłoby już naprawdę dobrym rozwiązaniem, bo kultywator by był, byśmy tam raz na te jakiś czas wynajęli po prostu maszynę do niego i tyle. Dobra, 23 jest już prawie że ukończona. Tutaj naprawdę bardzo sprawnie poszło, fajne pole, dosyć wąskie, ale długie, dzięki czemu oczywiście no, idzie to jak spłatka, można nawet powiedzieć.
Byle nie wjechać tam na nasze zboże, bo to jest dosyć istotne. Ale tak skręcamy sobie delikatnie w prawo i ominiemy. Dobra, ukończono. Odbierz. Dobra. 5300, więc jeszcze mamy całkiem sporo nawozu. Więc jedziemy sobie na kolejne pole, panie i panowie. I myślę, że właśnie w kolejnym odcinku zrobimy sobie takie rozważania logistyka, tak zwane. Czyli po prostu będę rozmyślał nad tym, co kupić, dlaczego kupić i w jakim kierunku w ogóle będziemy szli. Bo wydaje mi się, że jest to w sumie już chyba odpowiednia pora, żeby już o tym myśleć. I mieć chociaż jakiś minimalny plan, dzięki któremu będziemy mogli po prostu się zacząć rozwijać, bo na chwilę obecną no, stoi to dosyć mocno w miejscu, a nie chciałbym, żeby tak to oczywiście wyglądało, tak więc myślę, że będzie to bardzo, bardzo dobry kierunek. Dobra, możemy sobie tutaj w sumie... Aj, kurde, tak właśnie myślałem, że na styku będzie, ale dobra. Rozkładamy i działamy. Na dwóch przejazdach to się niestety nie skończy, ale no trudno. Niech będzie. Zrobimy trzy. Nie będziemy na tym jakoś, myślę, i tak bardzo, bardzo stratni, tak więc sobie po prostu to... no co, no wykonamy misję, no i tyle, no i zarobimy hajs. Co prawda tutaj też nieduże za to pole, bo około pewnie 3000, ale wiadomo, że 3000 również piechotą nie chodzi. Zawsze za to będziemy mieli parę worków nawozu na przykład. Chociaż nie, no ej, na dwa razy myślę, że spokojnie się zmieścimy. Bo tutaj praktycznie do końca, no będą lekkie omijaki, ale myślę, że takie, które nasz kontrahent będzie w stanie zaakceptować. 72, 5, 84, no nie, no do końca może ich nie zaakceptuję, ale mniej więcej chociaż jak najbardziej. Tu sobie teraz troszkę pojedziemy do przodu, te 3% szybko nabijemy. 8, 9, i 100. Odbierz, elegancko, dobra. Ukończone, tak więc nie składamy, a tylko wyłączamy. No i teraz to pole, które no jest troszkę tutaj pod skosem, ale myślę, że nie będzie nam to w niczym przeszkadzało. Bo ustawimy sobie tutaj, panie i panowie, pracownika. Tak jest, zgadliście. Niech sobie tutaj działa. Pracownik tutaj również sobie działa. Ten rzepak, jeszcze raz go sobie sprawdzę. 2200. Tutaj jest 1300 piekarnia i ta cena zaczyna rosnąć. Kurde, taki ryzyk fizyk trochę. Nie wiem, czy działać od razu, sprzedawać ten rzepak. To mielibyśmy ile? 5800 razy 3. Jest sobie tutaj, patrzcie, magiczny kalkulator odpalę. O, działa telefon, myślałem, że się ten rozładował. A, 1%, dobra, to nawet nie. Bez sensu tam działać. 5800 razy, myślę, że 3, bo około 3 zbiorników powinniśmy mieć. 17400 razy 2200, 38000. To i tak jest bardzo dobra cena moim zdaniem. Wydaje mi się, że pojedziemy to od razu sprzedać. Tym bardziej, że jest to w Timberline Flour Mill. Timberline Flour Mill, czyli tutaj. No, pojedziemy od razu. Jak mam być szczery, pojedziemy od razu, ze względu na to, że nie ma sensu naprawdę tego trzymać, a prawie 40 koła z tego pola, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, uważam. I po prostu dlatego też tak zrobimy, a nie inaczej. Więc podjedźmy sobie tutaj po prostu pod case'a, klasa, przepraszam, jelonkiem. Odbierzemy za chwilę ten rzepak, który już jest na pace. Bo my w silosie nie mamy nic chyba, nie? Ej, mamy jęczmienia 28 tysięcy? Skąd? A, bo my go nie sprzedaliśmy przecież. 1138 to jest bardzo dobra cena. Ej, majster, dawaj mnie tutaj to. Ja tu odbieram to i lecimy to sprzedać. 20... Ej, kurde, to na dwa razy i tak będziemy musieli lecieć. No trudno. Poświęcimy się, ale... to jest 20 tysięcy w kieszeni dodatkowe. Panie, to nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Odbierzmy tylko to, co jest w kombajnie, żeby kombajn się zaraz nie przepełnił po prostu. Wysypiemy to do silosa, od razu odbierzemy jęczmień i jedziemy sprzedawać jęczmień. W 1100.
Też, Timberline Flower Mill. No i elegancko. Od razu pojedziemy sobie tam zobaczyć, jakie tam warunki są. Dogadamy się co do ceny rzepaku. Może coś jeszcze nam podbiją, oczywiście żartuję. Ale no. Ja kompletnie zapomniałem o tym, że my mamy ten... Ej! Ja mam jeszcze 6 tony rzepaku w silosie. Panie! Ale ja jestem głąb. Dobra, to bierzemy to i lecimy. Najpierw sprzedamy rzepak, bo akurat będzie, no można powiedzieć, pełna, no ponad pełna przyczepka. Ja pindole, jakie ja tu skarby teraz odkrywam. Chłopie, ale jestem geniuszem. Kurde, dawaj, cofaj się tutaj. Chłopie, jak ja tutaj mam tyle hajsu, że ja zaraz tutaj w kolejnym odcinku to ja będę bank rozbijał. I będę kupywał wszystko, co tylko będę miał ochotę, nie? Ja, że ja tego wcześniej nie zobaczyłem i nie pamiętałem, co najważniejsze o tym, to jest normalnie aż karygodne, bym powiedział. Jest po prostu masakra pod tym względem, jestem po prostu zapominalski. No dobra, troszkę się powleczemy, jakby nie było, bo no, widzicie, jak sobie Jelonek daje radę po polach z taką przyczepką, a nie inną. Nie oszukujmy się, no 15 ton na pace to nie jest mało. Ale też nie jest to jakoś super dużo, żeby nie mógł sobie poradzić, myślę. Dobra, 14. Jak tam, gdzie tam jest ta maszyna nasza? Bo nie widzę maszyny naszej na... A, jest tam już. Dobra, czyli będzie trzeba go za chwilę ustawić. Elegancko. To sobie tylko podlecimy, ustawimy, żeby się wysypywał już rzepak w tym Timberline Flour Mill, żeby już dostawać ten świeży przypływ gotówki i będziemy sobie sprzedawali wtedy... Szkoda, że nie zobaczyłem chwilę wcześniej tego rzepaku, aczkolwiek no, ten tutaj, co teraz mamy, nie był wyrośnięty, więc no, dużo myślę, że na tym nie straciliśmy. Aczkolwiek jakieś parę groszy pewnie na tym no, uciekło nam, ale myślę, że z tego powodu nie będziemy jakoś super płakali. Bo no nie ma sensu, nie ma sensu i tak naprawdę bardzo gruby hajs teraz dostaniemy. Wysypujemy rzepak, idziemy tutaj do pracownika, uruchomimy silnik. Dojedziemy tutaj to do końca, żeby nie było, że taki omijak, bo no, on może później też zaważyć nad jakby powodzeniem misji. 33 tysiące, panie kolego, czy ty to widzisz? 30, o. Kontrakt na 4. No i widzisz, mówiłem, że to może zaważyć nad kontraktem. I miałem rację. 3000, elegancko. No i teraz największe pole, które mamy, czyli ta trójka do nawiezienia, która jest, no nie ukrywajmy, całkiem spora, ale myślę, że też spokojnie do ogarnięcia, żeby tutaj tą misję, te 10 tysięcy sobie przytulić. A wiadomo, że 10 tysięcy drogą nie chodzi. Ustawimy sobie pracownika póki co może w taki sposób. On i tak tutaj wiadomo, że no, będzie sobie jechał po swojemu, a my go później w razie czego będziemy po prostu korygowali. Powiem to w ten sposób. Szkoda, że tutaj silnik zgasł, ale już poza czankami jak gdyby tamtego i maszyny, więc no, siłą rzeczy tutaj się przygasiło. Aczkolwiek powiem wam, że chyba zrobię jedną rzecz. Mianowicie automatyczny rozruch silnika włączony, bo jest to troszkę bezsensowne, żebym ten Enter wciskał. To i tak nic do realistyki nie dodaje, więc po prostu to wyłączę i tyle. Nie jest to irytujące, co prawda, ale no, po co się z tym bawić i tracić te cenne sekundy, skoro można po prostu to wykorzystać w inny sposób. Dobra, jedziemy jeszcze pod ten jęczmień, tak jak wam mówiłem. Pytanie, w którą stronę ten pracownik tutaj pojedzie, bo jeśli pojedzie w tą stronę, to lipa będzie trzeba go od razu praktycznie przestawić, a jak w tą, to będziemy mieli na jakiś czas przynajmniej spokój. No ale zresztą jak pojedzie nawet w drugą stronę, tą gorszą, to po chwili go przestawimy i będzie już jeździł tak jak my chcemy, tak więc będzie po prostu prawidłowo. Dobra, panie i panowie, bo tu już mamy bardzo długi odcinek, no ale ja nie mogę wam teraz odpuścić, ja muszę to zrobić po prostu. I tyle, no co ja mogę, no jak nic nie mogę.
1100 za jęczmień, czyli będziemy mieli z tego tutaj te 15 tysięcy, no 16 tysięcy i pół około, 16 i pół tysiąca, o, może tak, będzie to bardziej poprawnie po polsku powiedziane. No i ten rzepak jeszcze tam jest na chwilę obecną w kombajnie 46%. Raczej nie skończy pracownia, chociaż w sumie może... No, no nie, no na odcinku raczej nie skończymy tego, ale powiem wam, że jest naprawdę elegancko, bo mimo tego, że kupiliśmy te dwa silosy, które kosztowały 20 tysięcy, do tego zakupiliśmy zaopatrzenie do nich, czytajcie właśnie ziarna oraz nawóz, co prawda bardzo dużo i wiadomo, mogłem kupić tego mniej, żeby aż tyle nie tracić pieniędzy, no ale zrobiłem co zrobiłem, mamy po prostu zapas na myślę dobre parę, jak nie paręnaście akcji z sianiem. No i już jesteśmy tak naprawdę na zero. Po dwóch odcinkach? Jak się nie mylę? Chyba tak, po dwóch odcinkach. Tak więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No zresztą, zaraz będziemy mieli jeszcze jedną, myślę, że pełną przyczepkę rzepaku. No może nie pełną, ale prawie pełną, czyli około 30 tysięcy liczę nawet. Stamtąd 10 tysięcy będziemy mieli z misji, 15 będziemy mieli tutaj plus 11 około, czyli 26-27 nawet tysięcy z jęczmienia. O panie, tylko że nie przeskocz mi tutaj tylko, bo się zablokuje i będzie dupa. Więc naprawdę powiem wam, że bardzo ładnie, bo 26, 30, 50 tysięcy, 70 tysięcy, o panie, 170 tysięcy około będziemy mieli, jeśli dobrze liczę, po ukończeniu tych wszystkich operacji, które mam zamiar ukończyć, tak więc uważam, że będzie to naprawdę bardzo fajna gotówka w naszej kieszeni, no może nie w kieszeni, bo raczej w banku, ale będzie to naprawdę bardzo, bardzo porządny zastrzyk. Jest to porządny zastrzyk gotówki. 17 tysięcy dostaliśmy z tego. Plus tam, tak jak mówiłem, jeszcze mamy około 10 tysięcy. Ba, nawet 13 chyba tysięcy jeszcze w silosie mamy. Tak, 13 200, więc no powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo grubo. Tutaj pracownika musimy ustalić, bo tak jak mówiłem, pojechał po prostu w tą gorszą stronę. No trudno, nie będziemy go za to osądzali, bo było to do przewidzenia. Nie wiem czemu, ale oni zawsze wolą w tą stronę jechać. No dobra. Tutaj sobie obrót zrobimy. Taki szybki. I pracownika ustawimy na nowo i niech sobie działa. A my jedziemy po jeszcze jedną przyczepkę jęczmienia, którą musimy, panie i panowie, w tym momencie sprzedać. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będziemy musieli w pierwszej kolejności odebrać rzepaku jeszcze z kombajnu, bo tu już jest 70%, więc możemy się nie wyrobić z obróceniem. Trudno, odcinek będzie miał dzisiejszy ponad pół godziny, ale no naprawdę jest to taki moment, myślę, że przełomowy w tej serii, że trzeba to zrobić po prostu. No nie ma przebacz, nie ma innej możliwości. Kolejny odcineczek będzie troszkę luźniejszy już, mniej emocjonalny, bo będziemy tam sobie robili rozkminę, co, w co idziemy, w jakim kierunku i tak dalej, ale myślę, że nadal będzie naprawdę bardzo dużo się działo, bo może nawet będą jakieś zakupy, kto to wie. Zresztą myślę, że na pewno będą zakupy, tak więc no wiecie. Będzie się działo. Dobra, tutaj sobie ten pracownik leci. Ten pracownik, no właśnie, to był ten pracownik, który sobie leciał. No to my sobie tutaj musimy teraz podziałać za pracownika. Chociaż ten pracownik i tak dobrze leciał, bo no dobra, mało ważne. Ja sobie polecimy chwilę me. On leciał przynajmniej prosto, nie tak jak ja. Mało ważne. Musimy poczekać, aż tamten pracownik się obróci, a bez sensu jest, żebyśmy stali bezczynnie. Tak więc po prostu sobie no porobimy coś. O, żeby nie było, to sobie coś porobimy. Tym, 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 tym. Dobra, myślę, że tam już będzie ok, tak więc cofniemy się. Ta jest, elegancko. Tutaj. Dawaj, panie pracowniku, ustawiaj się rurą w naszą stronę, żebyśmy mogli odebrać rzepak, którego masz już 90%, czyli te prawie, no liczmy 5,5 tony,
Około. A czekajcie, bo on się jeszcze tu będzie cofał, żebyśmy go nie zablokowali, bo będzie zaraz marudził, że zostałem przeszczę zablokowany, panie, odjedź tą maszyną, tu nie ma takich rzeczy do roboty, bo kurczę, to śmieć już stoi. Dobra, dawaj tą rurę. Bez sensu jest, żebym to wywoził, ten rzepak w sensie, bo no wiecie, tutaj będzie jeszcze tego troszkę, tak więc bez sensu jest, żebym jechał z tym i później jeszcze raz pojedziemy po prostu za jednym razem, a teraz wywieziemy jeszcze rzepak. Zresztą wywieziemy rzepak, to będzie można, no, myślę, jeszcze ten jęczmień również wywieźć. W sensie wywieziemy jęczmień i będzie można jeszcze ten rzepak wywieźć, bo już powinien wtedy kombajn skończyć pracę właśnie na tym polu. Proszę mnie tutaj szybciutko to wyrzucać. Szybciutko, 13, dobra, tyle tu już tam powinno ci styknąć, powinieneś mieć miejsca do końca. Trzy przejazdy mu zostały, no to spokojnie, obrócimy akurat z jęczmieniem. Kurde, no szkoda, że ten jelonek tak dosyć wolno się rozpędza, ale dobra, no w sumie będzie z jęczmieniem, teraz powinien jechać przynajmniej trochę szybciej, bo nie będzie aż tak pełny, będzie te prawie 2 tony mniej, ale no jednak i tak będzie to 13 ton. No trudno, zobaczymy jak sobie poradzi, myślę, że nie będzie tragedii, no ale maszyna mocniejsza to myślę, że jest jeden z priorytetów, które będziemy musieli rozważyć, bo naprawdę tymi maszynami możemy mieć no nie lada problemy tutaj za chwilę z robotą, z ogarnianiem roboty właściwie. Chociażby właśnie to sianie, kultywowanie, żeby to po prostu szło nam o wiele, wiele sprawniej, aniżeli idzie do, no w tej chwili, tak to nazwijmy. No dobra, chyba z tymi 170 tysiącami to ja przesadziłem trochę. Chociaż w sumie nie, no czekaj, teraz mamy 13 tysięcy, czyli 10 plus 1300, jakieś 11,5 tysiąca liczmy za to, czyli mamy 11,5, czyli mamy 143 tysiące liczmy nawet, plus tam 153 bodyszka za zlecenie i mamy z 10 ton myślę, że paku, czyli 22, no będzie 170, będzie spokojnie, myślę, że będzie spokojnie 170 tysięcy na koncie, więc to jest już naprawdę, naprawdę gruba suma pieniędzy, byle po prostu pracownik jeden i drugi skończył swoją robotę, czyli po prostu jeden dojechał do końca z nawozem, a drugi żeby dojechał do końca z koszeniem i no będzie po prostu bajlando. Tu pracownik na trójeczce już kończy, tak więc bardzo fajnie, bo 10 koła sobie przytulimy zaraz. A później będziemy po prostu działali właśnie z, no jeszcze wywiezieniem tego rzepaku, którego już będzie no znacznie mniej, więc myślę, że też znacznie lepiej sobie maszyna tutaj poradzi z przywiezieniem tego, nie będzie się aż tak ociągała przynajmniej w rozpędzeniu. No ale to wszystko zaraz się po prostu wyjaśni. Nie ma co tutaj gdybać na chwilę obecną. Dobra. Jest, elegancko. 15 tysięcy. O, czyli jeszcze więcej aniżeli w sumie ja... A, bo tak, bo ja źle liczyłem, bo liczyłem 20 tysięcy litrów. Czy tam ton. Mało ważne. Kontrakt został zrealizowany. No i elegancko. Panie i panowie, patrzcie. Odbierz. 156 tysięcy. No i jedziemy po 20 tysięcy tak naprawdę jeszcze z naszej misji pod tytułem rzepak i będziemy mieli komplet, dosłownie będziemy mieli komplet, jeśli chodzi tutaj o to, co mamy zrobić. Jak tam w ogóle robota na kombajnie wygląda, bo tamtego sobie przywieziemy na spokojnie. No ostatni chyba przejazd, więc najpierw sobie uzupełnimy w silosie to, co mamy w silosie. Powinniśmy mieć chyba około 6-7 ton. Jakoś tak, jeśli dobrze liczę. No i tam myślę, że no te 3-4 będą co najmniej jeszcze właśnie na 8 chyba, tak? Było? Dobrze widziałem? Nie, 6. No, prawie 7, czyli dobrze mówiłem. Bez groszu, bez dosłownie paru groszy 7 ton i pracownik chyba... Nie, nie ostatni. Jeszcze jeden przejazd będzie. Choroba jasna.
Ajajajajaj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale dobra, już trudno. I tak w kolejnym odcinku będziemy musieli tutaj coś porobić, więc to sobie zrobimy w kolejnym odcinku i będziemy działali z pozostałymi rzeczami. Tak więc, panie i panowie, i tak bardzo, myślę, bardzo udany odcinek. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach, dzwonkiem. Wpadajcie również na naszego Discorda oraz na stronę grafiarka.com. Polecam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia już jutro w kolejnym materiale.